Panna Wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 16. Niechaj mi się stanie według słowa Twego. Wierność woli. Tyle razy w życiu chcę lub nie chcę, a czasem się waha człowiek z decyzją, zastanawia. Czasem działa wbrew sobie, a przecież uznaje słuszność tego działania. Dlaczego? Wolność woli, niezależność przejawia się tym właśnie chceniem. Rozum ukazuje człowiekowi cel i środki do celu. Wola decyduje się na nie i pobudza do działania, do czynu, do pokonywania przeszkód na drodze do celu. Cel już znany. Niestety nie każdy człowiek ma tę świadomość. Są jednak tacy, którzy się nie zastanawiają nad wyborem środków, lecz działają odruchowo, na gorąco idą za tym, co łatwe, przyjemne i często błądzą. Świadome działanie wymaga wielkiej cierpliwości i wierności małym, codziennym czynom. W wyborze środków kierujemy się zazwyczaj decyzją, dobre lub złe, chcę, nie chcę, zrobię, nie zrobię. Jedynie Matka Boża, idąc do swego celu przez opatrzność dla niej zamierzonego, kierowała się wyborem, dobre i jeszcze lepsze. Jej wola poddana Bożej woli z całą wolnością świadomego pełnienia jej przez całe życie, troskała się jedynie o to, by lepiej, najlepiej użyć swej wolności działania. Kształcenie woli zaczyna się już u dzieci. Człowiek o silnej woli imponuje. Mały człowiek tak wiele chce, a często tak mało umie zrobić. Wybrał, zdecydował i nic. Albo bardzo mało zrobił. Wiemy dobrze, ile wysiłku woli wymaga nauka w szkole. Wierność w pełnieniu codziennych obowiązków. Ten początkowy wysiłek zmniejsza się w miarę budzenia się zainteresowania wspomagającego wolę w jej wysiłkach. Ale nawet przy największym wysiłku człowiek sam nie może dojść do celu. Z wolnego wyboru winien się zdecydować na to dziwne skrzyżowanie. Współdziałanie swojej woli z Bożą wolą. Na wolę kładzie się tak silny nacisk chyba dlatego, że właśnie wola została w nas najsilniej nadwątlona przez grzech pierworodny. Widzimy to najdowodniej na przykładzie Maryi niepokalanie poczętej. Bywały bowiem słowa i wypadki, których nawet ona nie potrafiła ogarnąć rozumem. Natomiast nigdy, ani przez chwilę nie zawiodła jej wola. Jej wola ponad tym wszystkim, czego nie mogła od razu rozumem pojąć i ogarnąć, zawsze przerzucała pomost całkowitej zgody z wolą Bożą. I te akty woli, liczące tylko na oświecenie przez mądrość przedwieczną, wyjednywały jej światła Boże, którymi sam rozum nigdy nie zdoła człowieka oświecić. Bo ona jedna była wolna od tego rozdarcia, od tego niedowładu woli, jaki wprowadził w nas grzech. Jakże wymownie skarży się na to rozdarcie święty Paweł, gdy pisze: bo nie czynię dobra, którego chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. Tak już jest niestety. Każdy z nas doświadcza tego ustawicznie, iż choćby nawet rozumem dostrzegał doskonale, gdzie leży dobro, które chciałby czynić, to jednak wola jego nie potrafi sprostać wymaganiom rozumu i jego pragnieniom, ale wciąż zawodzi. Wpadamy w grzechy, grzechy uczynkowe, a również na pewno nie mniej szkodliwe grzechy zaniedbania. Polegają one na tym, że nie pełni się czynów dobrych.
Takim głównym grzechem zaniedbania jest właśnie to, że nasza wola zaniedbuje pobudzenie rozumu do coraz wnikliwszego szukania prawdziwego dobra, które powinien on coraz lepiej poznawać, aby wola mogła go zapragnąć i wprowadzić w czyn. Lenistwo i ociężałość woli z kolei osłabia bystrość rozumu, który niepobudzany już przez wolę stopniowo traci zdolność trafnego rozpoznawania dobra. Wola Maryi od samego zarania jej życia objawiała się czynem. Ani Maryi wierność, ani Maryi posłuszeństwo nie były nigdy biernością czy uleganiem. Wszystkie chwile ukazujące nam Maryję w Ewangelii świadczą o nieustannej gotowości jej woli nie tylko do sprostania wszystkim żądaniom Bożym, ale do wybiegania na ich spotkanie. Szczytowy moment jej życia, zwiastowanie, kiedy to w najgłębszej pokorze stopiła swą wolę z wszechmocą Bożą słowami: oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, na zawsze pozostanie najdoskonalszym wyrazem woli, która mając świadomość, że jakieś wezwanie pochodzi od Boga, wyraża na nie zgodę. I tak już będzie dalej, tak już będzie zawsze, aż do końca jej życia. Prośba Maryi w Kanie, przekazana nam wszystkim, to hasło wierności woli Bożej. Cokolwiek wam życzę, czyńcie. Aktami woli świadomej i zdecydowanej było usiane całe jej życie, aż po ten najwyższy jej wyraz, jakim była postawa pod krzyżem, gdzie, jak wiemy, stała jako wieczysty wzór mocarnej, nieugiętej woli. Gdy wpatrzymy się i wmyślimy w życie Maryi, w ten najdoskonalszy obraz wierności woli, musi nas uderzyć, jak obraz ten odbiega od tego, co my potocznie nazywamy zgodą na wolę Bożą lub poddaniem się woli Bożej. W codziennym pacierzu powtarzamy słowa: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ilekroć jednak mówimy o zgodzie na wolę Bożą, to zawsze kojarzymy tę zgodę z jakimiś dopustami bożymi, z jakąś klęską czy nieszczęściem. Uważamy, że poddać się woli Bożej znaczy biernie poddać się jakimś ciosom. I dziwnie, nigdy nie przychodzi nam na myśl, że gdyby tak było istotnie, to by w modlitwie Pańskiej nie mogło być mowy o tym, aby wola Boża działa się na ziemi, jak dzieje się w niebie. Bo w niebie nie ma ani nieszczęść, ani ciosów, ani klęsk. Czymże więc jest wola Boża? Wola Boża jest to miłość Boża, niepojęta miłość Przenajświętszej Trójcy, która swymi promieniami obejmuje wszystko, co Bóg stworzył. I Pan Bóg nam zleca tę właśnie miłość, która jest w niebie, abyśmy nią przepoili ziemię, siebie samych, jak i wszystkich, i wszystko dookoła siebie. Przecież wolą Bożą jest uświęcenie nasze. Sprawę spełnienia się Jego woli Bóg zleca na ziemi woli człowieka, Jego wolnej woli czynnej, działającej, uprzedzającej, takiej, jaką była wola Maryi. Nie zaś biernej uległości, jakimś próbom i dopustom Bożym. Mamy, jak to czyniła Maryja z całą siłą woli, zmuszać nasz umysł do tego, by wypatrywał, czego Bóg od nas chce. Mamy z całą wytrwałością woli prosić w modlitwie, aby Bóg dał nam siły potrzebne do wprowadzenia w czyn Jego woli. Nie tylko do zwalczania wszystkiego, co jest w nas złe i małoduszne, ale do wykonywania dobra, do rozsiewania dobra, jak to czyniła Maryja, która nigdy nie zaznała walki z grzechem. Ale czy wobec tego Maryja nie jest w dziedzinie wierności woli wzorem dla nas nie tylko niedościgłym, ale w ogóle wykraczającym poza nasze możliwości? Skoro ona była niepokalanie poczęta, a my jesteśmy obciążeni grzechem? W pewnym znaczeniu tak jest niewątpliwie, ale tylko w pewnym znaczeniu. Bo przecież odkupienie,
wysłużyło nam łaskę zdolną uzupełnić niedostatki naszej woli, umocnić jej chwiejność. I tu leży całe rozwiązanie zagadnienia. Na to, aby naszą wolę można było przyrównać choć z daleka do niepokalanej woli Maryi, musimy nieustannie czerpać ze skarbu łaski. Odżywiając się ciałem Chrystusowym, musimy w sakramencie Jego miłości jak najczęściej wyrównywać powstające w nas braki dobrej woli. Wtedy dopiero stopimy, zagubimy naszą wolę w potędze Jego wszechmocy i staniemy się naprawdę sługami Bożymi, orszakiem służebnicy Pańskiej. Amen.